jestem w składzie jury, więc tutaj staram się przygotować całe te zawody w takim kontekście fair play oraz organizacji technicznej. Weryfikujemy zawsze stanowiska, zanim one zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom. A oprócz tego chcieliśmy się po prostu przedstawić tutaj osobom, które przyjeżdżają do nas. My zajmujemy się przede wszystkim programowaniem robotów przemysłowych, ale bardzo szeroko ujętym. Od dobierania samego robota, paczek programowych, które są z nim stosowane, poprzez tworzenie programów offline, czyli gdzieś tam na komputerku, i dopiero wdrażanie ich już w rzeczywistych aplikacjach do robotów przemysłowych w trakcie realizacji stacji. Zawody polegają na dwóch konkurencjach. W jednej startują profesjonalnie zajmujące się osoby programujące roboty, w drugiej uczelnie wyższe związane z robotyką. W każdych tych konkurencji zawodnicy mają do wykonania 10 zadań w ciągu 2 dni. Każde zadanie trwa 40 minut, a zadanie ogólnie polega na tym, że trzeba dokończyć aplikację zrobotyzowaną w taki sposób, żeby ona zaczęła działać. Pewnych elementów brakuje, są one wybrakowane. Zadaniem uczestników jest uzupełnienie tego i puszczenie stacji zrobotyzowanej w takiej aplikacji, która mogłaby działać w fabryce docelowej. Zadanie udało się wykonać całkowicie. Presja czasu jest trochę inna niż jak mamy wykonywać zadania na Politechnice. Zazwyczaj mamy więcej czasu, no nie mamy tej presji i możemy dłużej się zastanowić nad wykonaniem zadania, może nawet na różne sposoby. Tutaj zazwyczaj jest jeden sposób, w którym musimy wykonać to zadanie. Mieliśmy wykorzystać system, który skanował pojemnik i elementy w nim. I później następnie mieliśmy tam przygotować odpowiednią konfigurację tego systemu, żeby robot pobierał te elementy i odkładał je w odpowiednie miejsce. No, udało się wykonać. Zadanie się wydaje bardzo fajne. To jest nasz pierwsze takie wydarzenie i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jest naprawdę bardzo miła atmosfera, wszystko jest bardzo fajnie przygotowane. Science fiction to jest fikcja, a tutaj jest wszystko prawdziwe. Technologia bardzo szybko się rozwija i mamy dostęp do coraz większej ilości rzeczy nowych i cały czas to idzie. Tak, na przykład to zadanie, które wykonywaliśmy teraz, to, które znajduje się za nami, stanowisko, zawiera na przykład skaner, który wykonuje zdjęcia i na tej bazie wykonuje model 3D. Więc to wydaje mi się naprawdę bardzo fajna technologia, jeśli chodzi o przyszłość, bo widać, że można w wielu przypadkach, na przykład fabryk, to zastosować. Tutaj akurat mamy skanery 3D, które służą właśnie głównie do kontroli jakości wyrobów różnego typu oraz w różnym rodzaju przemysłu. I tu akurat prezentujemy na tym stanowisku takie wykorzystanie ręcznego skanera 3D z robotem współpracującym, czyli możemy różnego rodzaju powtarzalne zadania skierować na robota, a jednocześnie nie tracimy możliwości mobilnego skanowania gdzieś na przykład poza laboratorium czy poza halą produkcyjną. RoboChange jest to w sumie taka bardzo ciekawa forma wydarzenia. Gromadzimy tutaj bardzo wiele różnych firm, głównie w celu wykonywania naszych zadań, natomiast też bardzo wielu różnych klientów przyjeżdża po prostu zobaczyć. Raz, że zobaczyć tą rywalizację, dwa, zobaczyć ogrom sprzętu i różnego rodzaju aplikacji, które tutaj się pojawiają. Jest to na pewno bardzo ciekawa formuła i bardzo interesująca, bo różni się, nie jest to ani standardowa konferencja, nie są to również targi. Jest tutaj bardzo duże połączenie wszelkich dobrodziejstw i myślę, że jest to bardzo ciekawe i na pewno my będziemy uczestniczyć w przyszłości. Ja mam nadzieję, że też znacznie więcej firm oraz przemysłu będzie tutaj uczestniczyć w tym, ponieważ jest to świetna alternatywa do istniejących tutaj eventów, które pojawiają się w Polsce. Reprezentuję firmę Beckhoff Automation. Firma ta jest niemieckim producentem systemów sterowania do maszyn i do ostatnio coraz częściej nowoczesnych systemów inteligentnego transportu. To jest właśnie jeden z przykładów tych inteligentnych systemów transportu, czyli system X-Planar. I to jest nasz pomysł na to, żeby zacząć wdrażać prawdziwie elastyczną produkcję. Co to znaczy? Mamy paletkę, która
lewituje nad ziemią i mamy nad nią pełną kontrolę w 6 stopniach swobody. Dzięki temu w takim bardzo dużym podsumowaniu możemy na jednej maszynie realizować bardzo zróżnicowane scenariusze produkcyjne i obsługiwać wiele wariantów produktu. A jak możecie wszyscy zobaczyć, sprzętu tutaj jest mnóstwo. Także na pewno stanęli na wysokości zadania. Parking, dojazd, wszystko jest w porządku. Z roku na rok, bo jest to trzecia edycja, zainteresowanie jest coraz większe. Widzimy też, że osoby, które tutaj przyjeżdżają, doceniają sam fakt, że mogą zobaczyć praktycznie wycinki fabryki, które są ustawione tak, żeby mogli je oglądać. Nie zawsze, nie każdy ma możliwość wjechania do takiej fabryki, zobaczenia konkretnych technologii, a tutaj każde stanowisko, na którym pracują uczestnicy tego konkursu, jest po prostu żywym stanowiskiem, które mogłoby być w fabryce. Jest bardzo wygodnie. Mamy możliwość i zaprezentowania tych stacji zrobotyzowanych, które zajmują sporo miejsca i potrzebują, tak jak Pan wspomniał, mediów, jak i mamy miejsce, gdzie możemy porozmawiać, bo te dyskusje, które za nami trwają na panelu, gdzie specjaliści wypowiadają się na temat różnych technologii, pozwalają także osobom, które przyszły tutaj, poszerzyć swoją wiedzę, a nie tylko uczestniczyć w konkursie.